Tym razem dębliczanie na rowerach pojechali do Lubziny. Na starcie prawie 30-kilometrowej trasy drugiej wycieczki rowerowej z burmistrzem zjawiło się kilkadziesiąt osób. Zamiast siedzieć na kanapie, wybrali aktywny sposób na spędzenie sobotniego popołudnia. Bardzo się spodobało, dzieci są zadowolone i jedziemy rodzinnie. Moi sąsiedzi mi powiedzieli o tym, ja bardzo chciałam właśnie na to jechać i dlatego z mamą pojechaliśmy. Ludzie chcą być między sobą blisko. Po drugie, jak się jeździ z ludźmi, widzą, że to jest fajne, coraz więcej ich jeździ, nagle jakaś taka sympatia. Po drugie, też miejsca są fajne tu między Dębicy. Propagujemy takie miejsca. Pogoda, można coś zrobić dla siebie i mówię, no i nie tylko w domu i sprzątanie, nie? Chcieliśmy przede wszystkim wykorzystać ten czas na wspólną aktywność, tak? Wykorzystać dobrą pogodę. No i już drugi raz jesteśmy na tej wycieczce, więc podoba nam się, dzieci są zadowolone, więc tak postanowiliśmy ten czas wykorzystać. Sam indywidualnie sobie takie przedbieżki 50-kilometrowe robię i to mnie po prostu trzyma. Widać zresztą po figurze, że to coś wpływa na to i dobre trawienie i świeże powietrze. Można na rowerze jeździć i spędzać czas. Trudne trasy mapy czy łatwe? No trudne. Trudne? Długo się jedzie? Tak. Po pierwszym etapie, gdzie etap był wymagający, bo część było pod górkę, część było po gruncie nieutwardzonym. Chcieliśmy gdzieś tak dać na luz, żeby zachęcić już do tej trzeciej, ostatniej, która jeszcze na pewno będzie wycieczka z burmistrzem, żeby zachęcić więcej mieszkańców, żeby już na trzecią wycieczkę było bardzo, bardzo dużo chętnych. Sobotnie spotkanie na dwóch kółkach było drugim z trzech planowanych na te wakacje. Na ostatnią trasę tego roku mieszkańcy Dębicy mają kilka pomysłów. Może do McDonald'a? Nie. Może gdzieś w stronę Żyraków Bobrowa, tamte kierunki? W kierunku może powiatu mieleckiego. W tamtą stronę dzisiaj jedziemy w kierunku powiatu ropczyckiego, a może w kierunku powiatu mieleckiego. Gdzieś tam rejon Zasowa i Podole, może Korzeniów Podole, albo mówię Zasów i tam w kierunku Radomyśla, może gdzieś tam. Wycieczki rowerowe z burmistrzem to już w Dębicy tradycja. To połączenie aktywnego spędzania czasu, zwiedzania okolic miasta i integracji. Udział w wycieczce może wziąć każdy, mały i duży, a organizatorzy zawsze dbają o przyjemny odpoczynek przy grillu.